tym powiedzeniu jest też myślenie o ludziach jako o ludziach niesprzyjających, niedobrych. A przecież tak nie jest. Ludzie nie są niedobrzy. Żyjmy coraz lepiej po raz 832. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat. Nie jestem psychologiem, jestem techniczny. Jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani. Bardzo przepraszam za ten tytuł, przepraszam za to słowo. Ktoś może powiedzieć, że to nie tylko do mnie niepodobne, ale również niezgodne z tym, jak myślę, w kwestii mówienia, a także w ogóle używania słów, nawet w myśleniu. Dlaczego zatem tak napisałam? Napisałam w ten sposób po to, żeby spulwersować troszeczkę, tak, to prawda, te osoby, które mnie znają, ale też, żeby te zdziwione osoby, dlaczego tak właśnie jest, zajrzały do tego, co mam do powiedzenia. Słowa są zapożyczone, słowa są wyjęte dokładnie z wpisu człowieka, który mianuje się mentorem, trenerem, osobą, która wspiera rozwój innych ludzi. Ach, gdyby to była przynajmniej osoba, która nie uważa, że wie tak wiele na ten temat. Kilkakrotnie powtarza w swoim wpisie to zdanie i chodzi mu po prostu o to, że radzi w ten sposób, w taki sposób radzi swoim odbiorcom, że trzeba, nie wolno mówić ludziom o tym, że się chce coś zrobić. Nie warto jest mówić im o zamiarach. Nie warto jest mówić nawet o jakichś dokonaniach, o tym, co się zrobiło. Generalnie rzecz biorąc, z tego, co tam pisał, wynikałoby, że w ogóle nie warto jest z ludźmi rozmawiać. Tak, trochę przesadzam, ale taka była ta formuła. Nie można mówić innym, bo będą ci podcinać skrzydła, bo będą ci zazdrościć, bo będą czuli do ciebie niechęć, a po co ci to? Bo nie będą cię lubić, a przecież chcesz, żeby cię lubili. No, przykre to jest. Bardzo to jest przykre. Po pierwsze, to kto powiedział, że tak jest i że tak będzie? Kto powiedział, że jeśli powiemy ludziom o tym, co chcemy zrobić, to będą torpedować i podcinać nam skrzydła? Tylko tym torpedują i tym podcinają, którzy się tego spodziewają tak naprawdę, którzy mają we wnętrzu takie wibracje, takie przekonania, że istotnie ludzie, których spotykają, ludzie, których poznają, zachowują się właśnie w taki sposób. Nigdy w życiu nikt nie próbował mi nawet wyperswadować moich pomysłów. No, może poza moimi córkami, ale to jest zupełnie inna sprawa i zupełnie inna bajka. Nikt mi nie podcinał skrzydeł. Nawet jeśli widziałam w jakichś oczach zdziwienie czy niedowierzenie, to na tym się kończyło. Ponadto też jest tak, pamiętajcie kochani, że w dużym stopniu to, co my słyszymy, to jest nasz odbiór, nasze nastawienie. To my czasami uznajemy, czy ktoś nam te skrzydła podcina, czy nie. I pytanie jakieś w kwestii tego, co chcemy zrobić, przez niektóre osoby może być nawet tak traktowane. Ale nawet jeśli ktoś miałby mówić rzeczy, które faktycznie nie są dla nas dobre, nie są miłe, podcinają nam skrzydła, to przecież jeśli po coś
idziemy, jeśli do czegoś dążymy, to nasze przekonanie powinno być silne na ten temat. My warto byłoby, żebyśmy byli silni, żebyśmy mieli odpowiedni charakter. Ktoś, kto ma poczucie własnej wartości, ktoś, kto wierzy sobie, ktoś, kto ufa sobie, ktoś, kto współpracuje z wszechświatem, nie będzie się tak bardzo przejmował tym, co mówią mu inni i natychmiast nikt mu tych skrzydeł nie podetnie. Ja pamiętam, jak najbliższa mi wówczas osoba, jedna z najbliższych mi osób, mąż mianowicie mój, ojciec moich dzieci, kiedy ja mówiłam, że napiszę książkę, to on mówił, napisz, Iwonka, napisz, ale kto ci to wyda, prawda? To nie jest nic, co wzmacnia, to nie jest nic, co porywa, ale ja tego nie traktowałam jako podcinanie skrzydeł. Ja sobie żartuję z tego teraz i to uświadomiło mi również, jak nie bardzo wspierającego mam męża. Ale absolutnie nie spowodowało to zmiany mojego sposobu myślenia czy zaprzestania chęci napisania. Bardzo szybko zresztą po tej chęci przyszły czyny. To była moja pierwsza książka i bardzo szybko ją napisałam i bardzo szybko została wydana. W każdym razie, kochani, to jest takie myślenie też o ludziach. W tym powiedzeniu jest też myślenie o ludziach jako o ludziach niesprzyjających, niedobrych. A przecież tak nie jest. Ludzie nie są niedobrzy. Ludzie generalnie rzecz biorąc albo nie interesują się tak naprawdę naszymi sprawami, więc niby dlaczego mieli nam skrzydła by podcinać, albo po prostu są po naszej stronie, tak? Jeśli coś im mówimy, to jeśli są to osoby, które funkcjonują już lepiej albo są bliżej nas, to zazwyczaj nas wspierają. Ile macie tak naprawdę takich ludzi wokół siebie, którzy wam te skrzydła podcinają? A jeżeli ktoś ma takich osób dużo albo uważa, że ma takich osób dużo, to może warto, żeby pomyślał sobie, na czym się koncentruje. Co słyszy przede wszystkim? Na jakie rzeczy jest nastawione? To nie jest kwestia ludzi, to jest kwestia naszego odbioru w bardzo dużym stopniu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ludzie będą ci zazdrościć. Bardzo możliwe, że są osoby, które zazdroszczą pewnych rzeczy. Jeżeli zazdroszczą tego w sposób mądry, to znaczy mówią, czuję zazdrość, to coś... To znaczy, że ja też chciałabym to mieć, czy ja też chciałabym to mieć i idą po to, to jest wszystko w porządku. Jeżeli zaś zachowują się w sposób niepraktywny, nie taki jak warto się zachowywać, tylko próbują degradować nas, czy to, co mamy, deprecjonować nasze osiągnięcia, to jeśli robią to głośno, to miło nam nie jest. A jeśli robią to cicho, a jeśli robią to w swoich myślach, a cóż mnie to obchodzi? Jakie to ma znaczenie? Co ktoś myśli o moich osiągnięciach, o tym, co ja zrobiłam, jeśli mi zazdrości? Nawet jeśli myśli, że to nie jest żadne osiągnięcie, to nie ma znaczenia, dlatego że nasze osiągnięcia są naszymi osiągnięciami. I nawet jeśli komuś wydaje się, że to, co dla nas jest szczytem, jest tylko pagórkiem, to jest jego bajka, to jest jego sposób myślenia. Natomiast dla nas ważne jest to, co my myślimy, to w jaki sposób my myślimy. I jest jeszcze trzeci element, który budzi mój sprzeciw w tej wypowiedzi, oczywiście poza faktem, jak to jest w ogóle ujęte, jakimi słowami to jest napisane i tą wyliczanką, dla której nie warto jest mówić ludziom o tym, że chcemy coś zrobić. Mianowicie taki, że ludzie bardzo często pomagają wtedy, kiedy mówimy, co chcemy zrobić. I nikt nam nie pomoże i wszechświat nie pomoże nam również przez innych ludzi, jeśli nie będziemy mówić pewnych kwestii, jeśli nie będziemy tego wypowiadać. Poza tym, kochani, jeśli ktoś ma taki stosunek do świata, że nie mówi o tym, co robi, to nie jest człowiek, który w takim sensie, wierząc to wszystko, o czym wcześniej powiedziałam, to nie jest człowiek, który podłącza się, jeśli chodzi o prawo przyciągania, do właściwych atraktorów. Oczywiście, dlatego że intencje tutaj są
ja nie mogę, nie mówię, że nie są dobre intencje w kwestii tego, co chce ta osoba zrobić, ale intencje są skażone takim myśleniem nie najlepszym o innych ludziach, a to zdecydowanie obniża poziom wibracji i prawdopodobnie doprowadzi nas do atraktorów, które możemy osiągnąć ten cel. Oczywiście osiągniemy go. I nie wiemy, czego osiągniemy lepiej i szybciej, niż byśmy osiągnęli, gdybyśmy jednak innym powiedzieli, bo nie mamy porównania. Ale oczywiście możemy go osiągnąć, tyle tylko, że właśnie przy pomocy niekoniecznie najlepszych atraktorów podłączymy się niekoniecznie do najlepszych sposobów osiągania tego celu. I może się okazać, że koszty będą jednak bardzo duże. Ja szczerze powiem, że bardzo mnie zdziwiło, jak wiele osób się pod tym podpisywało. Jak wiele osób stawiało serduszka, lajki, mówiło tak, nie można o tym mówić. Ludzie to mają takie właśnie albo inne. I tutaj padały różnego rodzaju niekorzystne wypowiedzi. Jednym słowem, ten post, to co napisał ten człowiek, stało się, nie dość, że u niego było bardzo dużo takich elementów wywołujących niedobrą energię, to jeszcze te komentarze, ta zgoda, te elementy, które gdzieś się znajdowały właśnie już w tych opiniach innych ludzi, dodawały jakby tej całej sytuacji jeszcze więcej tej energii z gatunku negatywnej. Kochani, to nie jest prawda. To nie jest prawda, a w ogóle żadnych prawd nie warto jest w taki sposób przekazywać. Nie warto jest w taki sposób nazywać, nie warto jest w taki sposób formułować. No cóż, ten pan nie jest już moim znajomym, dlatego że ukazują mi się posty ludzi, których znam. A szczerze powiem, że nie chcę, żeby mi się ukazywały takie posty. Ten jeden może dobrze się pokazał, bo mogłam o tym coś powiedzieć. Jeszcze raz podkreślam, kochani, ludzie są dobrzy generalnie. Po drugie, ludzie są tacy, jak my ich postrzegamy również. Czyli od nas zależy, co my widzimy, na czym się koncentrujemy. Po trzecie, przyciągamy takie osoby, takich ludzi i takie zachowania, jakie wibracje wysyłamy. Mogłabym równie dobrze powiedzieć, jacy jesteśmy sami, ale to nie jest tak, bo możemy wcale nie musimy tacy być, tylko wysyłamy takie wibracje, bo w tym momencie nie wiemy lepiej, nie wiemy, że można lepiej się zachowywać. A po trzecie, to ten rodzaj podejścia, gdybyśmy chcieli już go zastosować w praktyce, nie rokuje tak naprawdę wcale lepszymi wynikami. A zatem tytuł tego podcastu jest jedną wielką nieprawdą. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.